Jak się trochę pieniędzy zarobi, to zawsze warto te pieniądze gdzieś zainwestować, żeby tak nie leżały sobie odłogiem. Więc na przykład warto coś kupić takiego, co się później opłaci, sprzedać na przykład, to jest najlepsza inwestycja. Kiedy zdawałam do szkoły teatralnej, miałam złożone papiery na SG PiS i gdybym tam się nie dostała, to bym zdawała na handel zagraniczny. Także lubiłam, no zresztą w swoim życiu miałam pierwszą pizzerię w Warszawie, gdzie aktorzy podawali, bo sztukę łączyłam jakby z biznesem, a potem miałam duży klub, dyskotekę z panem Jerzym Gruzą, Scena, gdzie była to bardzo VIP-owska i wszyscy tam przychodzili, ta dyskoteka bardzo VIP-owska. To była taka śmietanka Warszawy, no specjalne karty, żeśmy zresztą wtedy założyli już te plastikowe, a to był rok 92, czyli od 90 roku miałam, później jeszcze na przykład miałam klub artystów plastyków. Myślałam, że jak tam zainwestuję, to coś, że tak powiem, odbiorę sobie, ale niestety nie udało się, więc akurat wtedy poniosłam klęskę. Głównie robiłam tam może nie eventy, ale jakieś tam przedstawienia, czy jakieś takie, no tak, kulturalne jakieś takie rzeczy robiłam, bo zawsze mnie to jakby pociągało, że to jest coś w rodzaju Jamy Michalika, Jamy Michalikowej, która jest w Krakowie, że jak już jest powierzchnia, to można tam występować. Właśnie, robiłam na przykład tam takie kursy tanga, zawsze w środę i sama jakby się w to nie angażowałam, ale patrzyłam z zachwytem, jak ci ludzie tańczyli w ciszy, zawsze każda środa i zapraszałam tam znajomych, którzy też patrzyli, obserwowali, jak ci ludzie przychodzili z plecaczkami tylko, zmieniali buty i przez po prostu w ciszy tańczyli to tango. Było rewelacyjne naprawdę. Dla mnie, dla mojej duszy, dla moich potrzeb artystycznych, czyli łączenia artystycznych spraw i biznesowych, to mi się zawsze zdarzało. Wtedy była taka trochę możliwość, jakby wydaje mi się, bo to się zaczął rok 90 i się wiele rzeczy otworzyło dla nas takich, że jak ktoś miał jakąś taką inicjatywę w sobie biznesową, jakąś taką żyłkę do działań, no to można było coś tam zrobić. Teraz jakby znowu gram w sztukach, w teatrze, w filmach i jakby patrząc na, nawet na te wszystkie restauracje, które tak się rozwinęły i jest ich tyle, że już na pewno nie umiałabym tego dalej zrobić, bo to była bardzo prywatna inicjatywa wtedy, bardzo prywatna, taka koleżeńska. A teraz to są wielkie firmy, no nie wiem, nie umiałabym chyba już teraz tego robić.